Chociaż może się tak wydawać, bo młode zawodniczki wykonują widowiskowe akrobacje, to jednak nie talent show. Mistrzostwa Polski Pole i Aerial w Spodku potrwają do końca weekendu. To jeszcze nie dyscypliny sportowe, choć zasady są bardzo restrykcyjne. O co w tym chodzi? Łukasz Kądziołka. Dla tych dziewczyn szpagat to żadne wyzwanie. Robią dużo bardziej skomplikowane figury. Liliana ma dopiero 13 lat, ale już potrafi wykonywać takie akrobacje na kole. Ta dyscyplina nazywa się Aerial Hoop, czyli po prostu koło. Żeby się tak poruszać, trzeba włożyć w to wiele pracy. Liliana przygotowywała się do Mistrzostw Polski pół roku. Były treningi indywidualne, pojedyncze i klubowe i dużo było. Ile tych treningów dziennie, nie wiem, godzinę, dwie? No dziennie około godzina 30, czasami dwie, zależy. To jeszcze nie dyscyplina olimpijska, a nawet nie dyscyplina sportowa, choć w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Zyskaliśmy takie miano status observer tak zwany, czyli jesteśmy taką dyscypliną, która jest pod nadzorem w tym momencie, żeby uzyskać pełnoprawne miano. Do tego jest bardzo dużo wytycznych. My mamy kodeksy, które mają po 400 stron, tam jest prawie 500 figur. Trwające w Katowicach mistrzostwa obejmują też rurę, czyli popularny pole dance, choć tu w wydaniu sportowym. Nie jest to tak proste, jak mogłoby się niektórym wydawać. Przychodzi zawodnik, zatańczy sobie na rurce, tak jak pan to wcześniej ujął, no i będzie fajnie. A tutaj właśnie chodzi o to, że trzeba się dokładnie, stricte dostosować pod regulamin. No, zresztą liczymy, że będzie ten sport również na olimpiadzie, więc tak naprawdę tutaj te wymagania są mega, mega surowe. Nie każdy do takiego sportu się nadaje. Predyspozycja to też jest pewien stopniu ważna kwestia, jeżeli bez tego, no to jest trudno na pewno. Ja też od zawsze właśnie miałam jakąś tam większą predyspozycję, więc mi było łatwiej. Mistrzostwa w Spodku potrwają do końca weekendu.